Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście KL-a. Dzisiaj sobie pogadamy mniej więcej na temat, jak zakwasić ziemię praktycznie wszędzie, w ogrodzie, w domu, w doniczkach i tak dalej. Dzisiaj oczywiście jest dosyć ciekawy ten materiał, bo jeżeli chodzi o glebę, tak zwaną ziemię, z tych jednych prostych sposobów na zakwaszenie właśnie tej glemi, czyli ziemi, jest jej wymieszanie w proporcjach mniej więcej 1 podzielić przez 1 z tak zwanym torfem kwaśnym. No i podczas wykonywania oczywiście tego właśnie zabiegu, tak zwanego tego mieszania tej ziemi z tym torfem kwaśnym, mamy bardzo zwartą ziemię. Warto też dodać odrobinę piasku w celu jej rozluźnienia, co zwiększy jej przepuszczalność, tak? No i właśnie, jak jeszcze możemy oczywiście zakwasić właśnie tą ziemię? Podobno jest jakiś niby nawóz. Nawóz. Można do ziemi na przykład dać siarczan amonu. Siarczan amonu to jest jeden oczywiście z tych wszystkich oczywiście nawozów. Tak to tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o to, o siarczan amonu. Bo oczywiście momencik, bo tak, siarczan amonu możemy dodać. Wtedy po prostu ma taki pomiar pH gleby. Przepraszam, pH gleby metru lub inaczej kwasomierza. To też możemy tak to zrobić, tak? No i potem gleba się powyższy powyżej 7,2. Jakoś tak później się obniża to pH. Jakoś tak jest, ale wiadomo, że z nawozów można oczywiście ten siarczan amonu. Wiadomo, że możemy też, jakby to powiedzieć, do niektórych, na przykład, nie wiem, zakwasić ziemię, na przykład, nie wiem, do. Ale ja tu oczywiście polecam, oczywiście, torf kwaśny, bo to jest oczywiście najłatwiej. No i po prostu, jeśli mamy borówkę, czy tam jakiś inny krzak, czy cokolwiek, to po prostu możemy po prostu tą ziemię zakwasić, żeby po prostu ta borówka lepiej rosła, miała lepsze owocowanie i tak dalej, nie? No, tak to już jest. Także proponuję wam nie siarczan amonu, tylko po prostu torf kwaśny kupić w proporcjach 1 podzielić przez 1 i po prostu dodać odrobinę piasku do tego. Wtedy ziemia będzie troszeczkę bardziej przepuszczalna i będzie ok, nie? Także to tyle, jeżeli chodzi o ten oczywiście materiał ogrodniczy, także zachęcam do subskrybowania kanału oczywiście KL, oczywiście zachęcam do subskrybowania porady ogrodniczej KL oczywiście na YouTube. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał się wam przydał, czy się spodobał, wszystko jedno. No i co? Widzimy się oczywiście jutro w kolejnych jak zwykle materiałach ogrodniczych. Dziś oczywiście dwa materiały wyszły, także zachęcam do oglądania, bo jeden był oczywiście o ślimakach. Dziś oczywiście o ziemi, bo dość dużo ludzi pyta na grupie i tak dalej, ale warto poświęcić ten czas, żeby jakiś tam materiał czy cokolwiek ponagrywać, czy tam powstawiać, żebyście po prostu też wiedzieli, jaka jest po prostu wiedza na temat tej gleby, kwasowości i tak dalej. Dobrze, w takim razie dziękuję wam za uwagę, no i do zobaczenia jutro w kolejnych oczywiście materiałach ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.